Dzień dobry. Dzisiaj laptop. Nie byle jaki laptop. Przede wszystkim ma ogromnie długą nazwę. Tak długą, że muszę ją przeczytać z kartki. Przepraszam, to jest HP Pavilion DV7-7070EW. Imponująca nazwa i też imponujący komputer, zaraz go zobaczymy. Jeszcze wcześniej w trend, może by tak HP troszkę uprościło te nazwy, proszę, ale teraz komputer, uwaga. Dobrze, to jest komputer, przenośny, laptop, potęga, naprawdę potęga. Co to za komputer? To komputer, który ma za zadanie właściwie zastąpić komputer stacjonarny. To jest taki trend od dłuższego czasu. Wszyscy kupują laptopy, nikt nie lubi standardowych pudeł, więc to jest takie coś pomiędzy. Nie jest to komputer, który wrzucamy swobodnie do torebki, przynajmniej nie do każdej, a nie jest to komputer, który jak już gdzieś stanie, to już stać nam musi na zawsze. Zobaczmy, czy warto. Pierwsza rzecz, która zwraca uwagę, to z pewnością rozmiar i waga tego komputera. Jesteśmy przyzwyczajeni do małych, kilogramowych, niewiele ponad kilogramowych komputerów. Ten waży 3 kg i 15 setnych, więc jak na tak duży rozmiar, to może nie jest tak wiele, chociaż no raczej nosić się go nie za bardzo da. Mamy za to 17,3 cala ekranu, to jest potęga. To jest, no jeszcze nie tak dawno temu tyle miały duże monitory biurkowe. Zresztą no, oczywiście ten komputer ma właśnie zastąpić komputer domowy. Da się go przenosić, chociaż w trakcie przenoszenia zauważyliśmy pewien taki drobiazg, a to mianowicie, kiedy się niesie ten komputer, to czasami następuje coś takiego. Bateria. Dlaczego? No to więc, proszę Państwa, tu jest jedyne miejsce, które blokuje baterię. I w dodatku ta blokada jest strasznie marna, można ją bardzo łatwo przesunąć palcem. A wtedy bateria z potężnym hukiem spada na ziemię, komputer, wiadomo, traci świadomość, my jesteśmy wściekli, mamy złamany palce, jeśli chodzimy na bosaka. HP, sorry, to by był słaby pomysł. Kolejna rzecz istotna dla HP Pavilion DV7-7070EV to jego potężny ekran, 17,3 cala przekątna. I uwaga, tutaj dziwna sprawa, rozdzielczość. Rozdzielczość ekranu wynosi 1600x900. Dlaczego nie Full HD? Nie wiem. To znaczy wiem, byłoby drożej. Ale przy takim urządzeniu, które w dodatku ma, uwaga, co ważne, wbudowany Blu-ray, aż się prosi, żeby dało się skorzystać z rozdzielczości troszkę wyższej, a tu wyżej nie pojedziemy. Także to jest wada, chociaż ekran jest bardzo ładny, bardzo ostry, dobrze oddaje kolory, jest dosyć jasny, chociaż może bez przesady. Natomiast jego wada niewątpliwa to to, że jest błyszczący. Proszę Państwa, nie lubimy błyszczących ekranów, zwłaszcza nie lubimy błyszczących ekranów w komputerach, które mają stać w domu i służyć do pracy. Tak, nie to, że usiądziemy akurat sobie w innej pozycji, żeby nam nie świeciło z okna. Świeci, odbija się, nie lubimy. Proszę Państwa, poprosimy ekrany półmatowe albo matowe. HP Pavilion DV7-7070EW to komputer multimedialny. Świadczy o tym zarówno dźwięk, o którym za chwilę powiemy, jak i Blu-ray, jak i rozmiar ekranu, jak i karta graficzna. Poza tym, że możemy na tym oglądać różne fajne filmy, to również możemy pograć. Co się dzieje na pokładzie? Na pokładzie mamy kartę graficzną GeForce GT630M. Jeżeli ktoś się pogubił, tak jak ja już dawno w nazewnictwie kart graficznych, to podpowiadam, że ta karta graficzna uciągnie tak, na przykład Maxa Payne'a w średniej jakości, Diablo 3 nawet w jakości wysokiej, Star Wars Old Republic niestety tylko w jakości niskiej, no i Skyrim, bardzo wymagający, średnia jakość, czyli jest to karta z średniej półki, która pozwala zagrać we wszystkie praktycznie nowoczesne, współczesne, nowe gry, bez może szaleństwa graficznego, ale też bez wstydu i obciachu, także jeśli ktoś chciałby grać, to tak, na tym komputerze można zagrać, chociaż nie jest to bez wątpienia komputer dedykowany do gier o bardzo wymagającej grafice. Jak już wspomniałem, ten komputer o potężnych rozmiarach i przydługawej nazwie to komputer multimedialny, a więc poza grafiką, ekranem liczy się dźwięk. Ten dźwięk to w tym wypadku firmowany przez Beats Audio System 4 głośników i uwaga, subwoofera, tam od spodu jest również subwoofer. Co to znaczy? To znaczy, że ten komputer gra naprawdę dobrze, to nie tylko głośno, ale też czysto i dynamicznie.
Co ważne, pokazuje się tutaj przy regulacji dźwięku znaczek Beats Audio. To jedno z kilku miejsc, gdzie widzimy to Beats Audio. Jak to rozkręcimy na maksimum, to jest naprawdę głośno, a wciąż całkiem cicho, znaczy czysto, przepraszam, głośno i czysto, to miałem na myśli. Przyciszę troszkę, żeby się dało mówić. To ważne dlatego, że takim komputerem można sobie nagłośnić nieduży pokój bez wstydu. To się przyda przy grach, przy wszystkim, także duży plus za dźwięk. Proszę Państwa, ten komputer razem z tą potężną ładowarką, jego 17-calowym ekranem, dobrym dźwiękiem, nie najgorszą baterią, która pojedzie nawet 4 godziny, co przy tym rozmiarze jest dosyć zaskakujące. Cały ten komputer nie kosztuje tak potwornie dużo jak zwykle takie wielkie komputery, bo on kosztuje, cena rekomendowana, 3800 zł. Tutaj oczywiście słyszę wybuch śmiechu, tak wiem, to nie jest tanio, ale proszę Państwa, niewiele jest komputerów o tak wielkim ekranie, komputer, który mają zastąpić stacjonarne komputery, a jednocześnie są przenośne, które kosztują mniej niż 5,5-6 tysięcy. To jest całkiem rozsądna cena oczywiście w tej kategorii. Podsumowując, komputer HP Pavilion DV7, dalej niestety nie pamiętam, przepraszam za długa nazwa, jest fajny. To jest dobry komputer, który za bardzo rozsądną w tej kategorii cenę może po prostu posłużyć za główny domowy komputer. Jeżeli komuś nie wystarczy 17,3 cala ekran, można go podłączyć pod większy monitor, można na nim oglądać filmy, można na nim posłuchać muzyki, można na nim się pobawić grafiką, można na nim pograć. Także w tej kategorii cenowej, w tych rozmiarach, naprawdę rozsądny wybór. To jest całkiem rozsądne.